Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy szybciutkie danie kolorowe leczo. Potrzebować będziemy jedną paprykę żółtą, jedną zieloną, cztery papryki czerwone, sześć pomidorów. Pomidory nacięłam na krzyż, zalałam wrzącą wodą, obiorę ze skóry i pokroję drobno. 30 deko boczku, 40 deko ulubionej kiełbasy i boczek pokroję w kosteczkę. Kiełbasę obiorę z osłonki, pokroję w półplasterki, podsmażę, papryki pokroję w paseczki. Będziemy doprawiać solą, pieprzem, ostrą i słodką papryką. Teraz kroję boczek w kosteczkę i z kiełbasą podsmażam oraz cebulą. Tu mam 3 cebule. Do częściowo stopionego boczku dodaję pokrojoną cebulę i podsmażam. Teraz pokroję kiełbasę w półplasterki, pomidory pokroję w kostkę, półplasterki kiełbasę, pomidory w kostkę, a paprykę pokroję w paseczki. To będę miała pomidory, a paprykę dzielę na części i kroję w paseczki. I tak zrobię ze wszystkimi składnikami. Składniki na leczo już mam rozdrobnione: pomidory, papryki, a tutaj mam podsmażoną cebulę, boczek i kiełbasę. I teraz już dodajemy pozostałe składniki. Dodajemy pomidory i papryki. Całość doprawimy solą, pieprzem, ostrą i słodką papryką. Podlejemy 2 szklankami wody i będziemy dusić 20 minut. Jeżeli lubimy paprykę taką al dente, to dusimy krócej, 10 minut. Doprawiamy do własnego smaku. Jedni lubią bardziej pikantnie, jedni mniej. I dodajemy sól i pieprz. Podlewamy wodą. I dusimy pod przykryciem. Ja wolę leczo takie bardziej miękkie, więc będę dusiła 30 minut. I tak oto leczo mamy gotowe. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Leczo